widzieliście tego pana takiego z chorągiewką. On jest tutaj po to, żeby jakiekolwiek auto mogło wyjechać z hotelu, bo ruch akurat jest tak wielki na tej ulicy, że po prostu nie jest możliwe chyba normalnie wyjechanie. Nie bez potrzeby jest ta osoba. W ogóle ten ruch tutaj taki cały na ulicach jest tak wielki, jest tylu skuterów, tylu pieszych, tyle samochodów. Ale wracając jeszcze do tematu, to właśnie pod naszym hotelem musi być po prostu osoba, która zatrzyma cały ruch po to, żeby auto mogło dołączyć się do ruchu i jechać dalej. Co do właśnie tego ogromnego ruchu na drodze, to powiem wam, że dalej uważam jeszcze, że jest tutaj niebezpiecznie jeździć na przykład skuterem. Jeszcze to uważam, choć myślę, że mogę zmienić zdanie, ale naprawdę ten ruch pomału i to wszystko, co tu się dzieje na drodze, jest takie, no kurde, te wjazdy wszystkich podporządkowanych na główne, to są takie normalnie, wszystko tak wchodzi jak w masło, że tak powiem. Nie ma tutaj jakiegoś jeżdżenia, że ten ma swój pas, ten ma swój pas. Po prostu ile się zmieści samochodów na szerokość, tyle jedzie. Ile się zmieści skuterów na szerokość, tyle jedzie. Nikt tutaj nikomu za takie rzeczy nie daje mandatów. I jeszcze na razie nie widziałem żadnego wypadku. Nie widziałem żadnego wypadku. Może podejdę jeszcze bliżej ulicy. I pomału zaczynam to rozumieć i widzieć, jak to wszystko płynnie wchodzi, każdy w miarę każdego przepuszcza, każdy jakoś tam każdemu ustępuje. Tutaj nawet nie działają w tym momencie światła, a i tak jest ok. Tutaj nie ma tutaj czegoś takiego jak wysepki, po prostu staje się na trasie. O, pani stoi na środku pasów, auto jedzie i nawet nie ma zamiaru jej puścić. Tu kolejne, zobaczcie, co tu się dzieje. No po prostu, o, tak się idzie przez pasy. Okej. Wszystko okej. No, pani za głośno się trochę zaśmiałem, ale no tak to wygląda, że po prostu... No trzeba rękę podnieść do góry. Tu zauważyłem, że raczej... No tutaj nie wiem, pani akurat nie podniosła, ale przynajmniej w nocy to w każdy rękę podnosi do góry i zatrzymuje po prostu ruch. No i przechodzi przez drogę, no i tyle, no. Ja zaraz też tak będę musiał zrobić. O, widzieliście to? No, przed nimi, za nimi, dosłownie na centymetry, ale to jest po prostu tutaj normalne i jakby każdy ma to wliczone, wkalkulowane, że może przejechać, albo no, każdy też musi uważać na siebie, to druga sprawa, taki pieszy, ale wystarczy po prostu wejść na te pasy, złapać kontakt taki wzrokowy z daną osobą, która jedzie i ona wie, że my już wchodzimy na te pasy i że ona musi uważać. No i tak samo my musimy uważać, żeby też nie przesadzić, tak? Żeby też aż nie zaufać, nie wiadomo jak. I trzeba po prostu się rozglądać. No u nas w Polsce ludzie wchodzą jak święte krowy na pasy i po prostu jesteś święty na pasach. Z jednej strony dobrze, bo to jest duże bezpieczeństwo dla tej osoby, która wchodzi na pasy. Ale jeśli jest taki moment, zobaczcie, no tu policjant akurat co zrobił? No nic, no tu wszyscy jadą, wszyscy są basy, wszystko. No i po prostu nic, no. Z tego co ja zauważyłem, to policjanci przede wszystkim łapią za brak kasków. To takie prawo jest takie trochę, no z jednej strony dobre, z drugiej strony złe, bo z jednej strony może ci pomóc, bo możesz robić co chcesz, masz trochę dużo luzu, dużo więcej luzu, ale z drugiej strony możesz dostać mandat za coś, co wczoraj nie dostałeś, a dzisiaj dostałeś. No i taka robota. W różnych bankomatach są różne prowizje, to jest na 100%. Byłem parę dni temu też tutaj, ale u góry, bo teraz jak widzicie schodzę w dół, u góry są, znaczy tu jest w ogóle dużo różnych bankomatów z różnych firm. Pokażę wam, pokażę. Tutaj jest pierwszy ATM, niebieskie ATM-y, tam z drugiej strony są, o tam w ogóle są takie fioletowe, gdzie można wyciągnąć kasę normalnie bez problemu ze swojego banku. Ok, to jest druga powiedzmy firma. Jeszcze jest pozamykane, jest dopiero 10 rano. Oni tutaj troszeczkę jakoś później otwierają, około 11. Tutaj są takie niebieskie. Tutaj są takie zielone. I nie pamiętam właśnie z jakiego bankomatu wyciągałem u góry, ale wyciągałem ostatnio stąd, z żółtego i prowizja przy 5000 batów, o patrzcie się, 3%,
a u góry było 5,5%. I dlatego tutaj zamiast 15 euro prowizji od wybrania 5000 batów, 5000 batów to jest jakieś 6,5 stówy, mniej więcej. Prowizja jest 220 dokładnie batów. 220 batów to jest jakieś 27 zł. A u góry było jeszcze raz tyle, czyli ponad 50 zł. 15 euro, a tutaj mniej więcej 9,5 do 10 max euro przy wypłacie 5000 batów. Także na pewno te żółte, jak gdzieś spotkacie, Skrung 3, to można wyciągać tutaj kasiorę, bo mocno nie kasują. Dodam jeszcze, że właśnie przynajmniej ten żółty bankomat działa naprawdę dość szybko. Tutaj całe to menu po prostu się ładuje szybko, kartę wydaje szybko, tak, tak, ciach, ciach, ciach. A byłem tam w tym u góry, właśnie muszę iść później zobaczyć jaki to jest, tylko na razie jest zamknięte. To kurde, oprogramowanie po prostu tego bankomatu było tak wolne, że myślałem, że po prostu zasnę podczas wypłaty pieniędzy. Obsługa jest bardzo prosta. Najpierw wpisujemy PIN, później wybieramy język angielski. Wpisujemy sobie, znaczy są podane kwoty, można też podać własną kwotę, ale ja sobie wybrałem 5000 już gotową, która była. I tutaj zobaczcie, przy po prostu wybraniu 5000, o kurde, o widzicie, za długo czekałem, ok, czyli przy 5000, przy 5000 220 batów prowizji, czyli wy dostajecie 5000 do ręki, a o widzicie, teraz trzeba podać PIN, dajemy yes, tutaj na dole select language, English, czyli wypłata, withdrawal i tutaj 5220, zgadzam się, jest, ja dostanę 5000 batów do ręki, a jeszcze dodatkowo 220 zostanie potrąconych z mojego konta. Take your cash, ok, tu mam 5000 batów i kartę wyciągam i spadam. Udaliśmy się dzisiaj na pocztę, bo potrzebujemy wysłać kartki do Polski. Bez problemu można pocztę znaleźć. Znajduje się bardzo blisko plaży, Patong Beach. Także wpadamy do środka. Okay, listy nadane, 2 tygodnie, powinny, około 2 tygodni powinny być w Polsce. Można było jeszcze nadać ekspresem za 1000 batów, czyli około 130 zł, no ale bez jaj, żeby za jeden list zapłacić 130 zł, żeby był, nie wiem co, za 2, 3, 4 dni. Także spokojnie, może dojść za 2 tygodnie kartka. Good. Yes, good.
Thank you. Okay. Okej, skusiliśmy się, wygląda naprawdę mega smakowicie, mega smakowicie, na pewno to jest full spicy, w ogóle dużo rzeczy mam tutaj spicy tym razem, tu jeszcze dodatkowo jakieś spicy coś, czyli oczywiście ostre, tutaj jeszcze takie warzywka świeżo ukrojone, tam ogólnie właśnie żeśmy sobie to powybierali i tak to wygląda w takiej tej uliczce. No muszę wam powiedzieć, że pojadłem naprawdę bardzo dobrze, ale mało tego, już chyba wiem, gdzie będziemy jadać. 250 batów. 250 batów, to jest jakieś 30 zł. Zapłaciliśmy za wszystkie posiłki, które tam mieliśmy. Ja miałem 700, się bałem, mówię, kurde, nie wiem, czy mi wystarczy. Mówię, 700 batów, tak płaciliśmy po 500, po 600 w tych restauracjach. Tu miałem 700, tak sobie myślę, kurde, tutaj pani dała nam to, tamto, siamto, wam to, tych dań tyle, tego, popróbowałem. I ten. Mówię, dobra, idę, zapłacę. Idę, a pani mówi 250 batów. Ale było naprawdę bardzo, bardzo dobre. Byliśmy teraz w takiej fajnej restauracji. Dudi. I zobaczcie, ile ludzi. Cała restauracja, cały dzień, całą noc otwarta i cały czas tyle ludzi. Mega grill. Seafood cały czas na grillu leży. Chaos. Pani zrobiła nam piękne lody, tak jak widzieliście, lody z owocami, a więc przekrojone świeże owoce. No tutaj jest czekoladowy, a tutaj są świeżo obrane owoce, pokrojone, z dodatkiem mleka, zamrożone, no i są lody. A dzisiaj szybki siku w takiej toaletce. Są i takie rzeczy. Chce się siku, bo się nie wybiera. Dzisiaj dla porównania normalna łazienka w normalnym miejscu wygląda po prostu normalnie. Ta, co byliśmy wczoraj, to była jakaś totalna masakra. O właśnie, o takie coś mi chodziło. O taki właśnie boks Muay Thai. O, Muay Thai, no dobrze, no. Właśnie, to jest ten rodzaj walki w boksie, okej, powiedzmy, że to jest boks. No i tutaj mamy już ulicę. I po prostu można sobie wieczorkiem tutaj przyjść normalnie. Tu niedaleko jest już plaża, morze. I później sobie można wejść tutaj tak po prostu prosto z drogi, otwarte. I zobaczyć, kto tutaj walczy. I pooglądać sobie, jak to na żywo wygląda. Ja piernika walę, czat, ale mamy Hondę. Taką furę, trzy kaski, jeden w siedzeniu, dwa tutaj. No i co? No i staramy się tu jakoś przeżyć.